1 września, przed 8 laty, kiedy jesienne kwitły jeszcze kwiaty, mama za rękę mnie prowadziła, abym tej szkoły próg przekroczyła. Pamiętasz pierwszy dzwonek i z mamą pożegnanie? I ona jeszcze obca, choć ma być twoją panią. I kumpel z pierwszej ławki, co będzie przyjacielem? Pamiętasz pierwsza piątka i uśmiech twojej pani. A potem pała wpadła i się zalałeś łzami. A potem nikt nie liczył. Dzienniczek diabli wzięli. A ty już w poniedziałek myślałeś o niedzieli. Idzie uczeń krzywą ścieżką, pełen myśli złych. Kiedy to panował Mieszko, nie podpowie nikt. Słońce parzy go od rana, wiatr gorący dmucha. Uczeń się z niewiedzy słania, w ten piekielny upał. Instytucja zwariowana, pyta ten, kto umie. Pyta od samego rana, uczniów nie rozumie. A biedakom czasu braknie oraz cierpliwości, by wyuczyć się dokładnie tych wszystkich mądrości. Morał taki stąd wynika dla tych, co są w szkole. Niech kto nie wie, wreszcie pyta. Czas odwrócić rolę.
codziennie rano tu siadałem przez tyle długich, długich dni. Często po lekcjach zostawałem, by wyryć imię, drogie mi. I choć zmieniały się imiona i kleks za kleksem brudził blat, byłaś mi tarczą i ochroną przez tyle długich, długich lat. Tutaj najbardziej mi smakował ukradkiem ugryziony chleb. Tu najpiękniejsze były słowa, gdy niósł je odpowiedni szept. Jakże się cieszyć, że cię tracę i już nie wrócę, nigdy tu. Ławko szkolna, twarda, niewygodna. Ławko szkolna, stara i niemodna. Ławko szkolna, szczęście i zmartwienia. Ławko szkolna, do widzenia. Wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu. I znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu. Ile w trudzie nieustannym, wspólnych zmartwych, wspólnych dążeń. Ile chlebów rozkrajanych, pocałunków wschodów książek. Oczy twoje jak piękne świece, a w sercu źródło promienie. Więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia. Tak nam bez Teosko, tak wesoło. A przecież to rozstania czas. Czas pożegnania się ze szkołą. Z tym, co tu połączyło nas. Dziś pora wspomnień i refleksji nad tym, co w przeszłość już się zmienia. Więc po ostatniej naszej lekcji dziękujemy, przepraszamy i składamy życzenia.